No. Siedzi. Brawo, Krzyś. W sam środek. No prawie. No dobra, Jarek. Krzysztof. Redaktorze Makowiec. Krzysiu. Co was sprowadza? Co tam dziś mamy? Trzeba się przygotować do debaty. Kolejna ważna debata o ważnym temacie dla naszego społeczeństwa. Jaki temat? Czy Polak może mieć Ferrari? Co? No przecież jak kogoś stać? A, błąd. Czy Polak może mieć Ferrariego? Chodzi o konflikt między Adrianem Polakiem a Amadeuszem Ferrarim. To ludzi grzeje? No Krzysiu, to ważne. Przecież Polak jest szybki i może go mieć w dosiadzie. Dobra, dobra. A tak w ogóle, to jaki dziś dzień? Wtorek. I? No, jak wtorek, to... Walimy lewaków. Co? Znowu? No jak znowu? No a jakoś to nie było 3 dni temu? Krzyś, w poniedziałki walimy prawaki, we wtorki dostają lewaki. Środy są dla symetrystów. Czwartki są... owocowe? Dobrze kombinujesz. Czwartki dobieramy się do dupska politykom. Ale możemy wspomóc się bananami. Albo od razu ananasem. Piątki niszczymy pato-influ-kolesiostwo. Co to? Pato-influ-kolesiostwo, czyli cały show biznes, youtuberki i takie inne. Pato-influ-kolesiostwo? Długie. W skrócie, piwko. Piątek piwko? Grzech odmówić. Grzech. Siedzi? Siedzi. Jeszcze ja. W sobotę rozpiszczamy cały świat sportowy. Cały? No na początek sam kanał. Konkurencji? Zero. A niedziela jest na rodzinę. Rozliczenie z pracownikami, wypłaty, zwolnienia, taka sytuacja. Zwolnienia? No, a co? Ale przecież nikt nie podpadł. Wszystkim fajnie idzie. A ten... Teddy ta... goździkowa? Goździalska? Gwoździalska. Też im świetnie idzie. No. Kochani, a opowiedzieć wam żart? No, jaki? Ale ja jeszcze nie... Także tego, skoro tak mówisz. Krzysiu, trzeba zmienić nazwę kanału. Przemek, rozmawialiśmy o tym. Ciągle ludzie mi piszą, że jestem zerem. No, bo jesteś. Co? Pracujesz z nami w kanale Zero. Ale oni piszą to z małej. Nie przejmuj się, Przemek. Wszyscy jesteśmy zerami. Nie wszyscy. To nie jest. Kto ci płaci? A. Twardy bądź. Będę. Jak prezydent. Będę. A właśnie, a propos. A co z tymi scenami z wywiadu z prezydentem? Którymi? Te, co wycięliśmy. Panie prezydencie, pan lubi narty. Tak, lubię narty. Jest pan narciarzem. Mam narty. Obie? Tak. Prawą i lewą? Staram się je tak nie segregować. A w którą stronę pan najczęściej skręca? Najczęściej jadę w dół. Aha. Jak pan tak jedzie w dół, to wyobraża sobie pan swoją prezydenturę? A ma pan rower? Chyba też mam. Jeździ pan na rowerze? Zdarzyło się w pałacu korytarzami. Podziwiałem żyrandolę. A rower ma 2 pedały. Nie no, to lepiej jakby nie wyszło. Ja bym to wrzucił. Ty tak. Pogadajmy lepiej o formatach. Co mamy? Jak nam idzie? Idzie nam dobrze. O, super! Idzie nam dobrze, Krzysiu. Nie, ja i Krzysiu. Ja i Krzysiu. Ja i Krzysiu? Dobra, kto zamula? No co? Ten od tych żuczków i gąsienic też. Spokojnie, podbijemy. Ustawimy rozmowę z Mencenem? On to zawsze się fajnie sprzedaje misiom w rurkach, co śnią o małych i prostych podatkach, nie mając nawet swojej działalności. Dobry plan. Wiem. A teraz studio kto nagrywa? Nieboraczek. O czym? A gada o jakimś polskim g***nie. Film Dziewczyna Influencera to straszne gówno. Filmu nie widziałem, ale już po plakacie widać, że gówno. Co ona ma na brzuchu? Pewnie gówno. Dodatkowo w filmie pojawia się postać Wojciecha Goli. Pierwszego Polaka, który ma 20-stronicowy raport, stanowiący o tym, że nie jest, powtórzę, nie jest biseksem. A tu urywek z jego słynnej roli. I mam tutaj, może to być tutaj komiczne, 20-stronicowy dokument, świadczący o tym, że nie jestem osobą biseksualną i nie ciągnąłem nikomu pałę. Ile za to zapłaciłeś? Wzór czy gówno? Ale to będzie banger. O, już oczami wyobraźni widzę te wszystkie wyświetlenia. No dobra, mamy coś w zamian? Jakieś nowe formaty? Oczywiście, to jest Angela. I'm 35 with the top down, couldn't tell a hater they should get like me. Seem like everybody wanna be the boss,
what it costs and these lames ain't shit like me. Angela przewodzi naszemu zespołowi od nowych formatów. I brawo. Nasz think tank wymyślił kilka tematów, które mogą w przyszłości jeszcze bardziej wynieść Kanał Zero na wyżyny medialne w Polsce i zgnieść naszą konkurencję. Zgnieść. Poszliśmy bardziej w stronę kobiet. Brawo. Co to za formaty? Zodiakalne Zero. Widzimy wzmożoną aktywność wśród Zodiakar. Zodiakary to obecnie druga po wędkarza grupa społeczna w naszym kraju. Serio? A skąd źródło tych statystyk? Piątnica. Co? Skąd macie takie informacje? Tak. Z życia na gorąco. To jeszcze wydają? A skąd ja mam to wiedzieć? Ostatni raz gazetę czytałem w 2010, około kwietnia. No co? Później już miałem internet w komórce. Inny format typowy dla kobiet to seria Pan jest zerem. Zapraszamy do studia feministki, emancypantki, sufrażystki, kobiety wyzwolone i freakfighterki. Po co? Bo robią dymy i pato. Pato dymy! Patologiczne zero? No dobra. I o czym będzie Pan jest zerem? Prawa kobiet? Nie, ekspertki. I freakfighterki. Też siadają i rozmawiają nad wątpliwym i dyskusyjnym żywotem mężczyzn na świecie. Dobre. No średnio. Średnie. Słabe, że tak powiem. Bardzo słabe. Przemek. I Krzysio. Funfle. Przemek i Krzysio to funfle. Słuchajcie, ja rozumiem wokizm, to znaczy nie rozumiem. Co to jest wokizm? To chyba coś z kuchni molekularnej. Ale może zaproponujmy też tak, typowo dla typowych mężczyzn. Mamy też format typowo dla męskiej widowni. I brawo. A słyszałem. Krzysztof, wyświetlenia top. Tak? To jest pan Edmund. Dzień dobry. Bry. I co pan Edmund będzie u nas robił? Skręci meble z Ikei? 50-50. Albo skręci, albo nie skręci. Pan Edmund będzie miał kącik wytrawny. Będzie rozmawiał o alkoholach i trunkach z całego świata. Panie Edmundzie? No? Proszę, prezentacja. Wyleszkę. Gol, 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 gol. Aha. Pan Edmund to ekspert. I jak to będzie się nazywało na kanale? Zerowanie. Konkurencja rozwalona. System rozwalony. A może by się tak z Borkiem przeprosić i wrócić do kanału sportowego? I 35 with the top down, quit to tell a hater they should get